Witajcie, Rzymuszki, z tej strony Travel, w pierwszym odcinku z Harcowania 4 na modyfikacji Kaiserreich jako Imperium Niemieckie. Ostatnio Kaiserreich dostał aktualizację, no i postanowiłem w nią zagrać i może nie kojarzycie tego, bo może nie śledzicie mojego kanału. To jest moje drugie podejście do tej serii, ponieważ Niemcy strasznie bardzo są teraz trudne. Tak, to jest jeden z według mnie z najtrudniejszych państw obecnie. Zazwyczaj wszystko dają, wiecie, moderzy dają prosto, ponieważ żeby tam nie było jakichś takich... Żeby tam ludzie nie narzekali na to, że po prostu źle jest, ale tutaj jest mega trudne. I postanowiłem sobie tylko tyle, że dobra, zagram w to, zrobię to i tyle. Okej, jak już jestem po tym wstępie, to co muszę po pierwsze powiedzieć, to że ja będę wiedział większość rzeczy. Więc wiem bardzo dużo na ten temat i po prostu wiem, co muszę robić. Więc jeżeli będę coś robić, nie będę tego komentować, to w głównej mierze jest to powód. Tutaj jeżeli chodzi, to wszystkie eventy, które mają jedną decyzję, jedną opcję, ja je nie będę czytać, bo to zawsze jest jakiś lore. Tutaj jest oczywiście na temat tego, że w Rosji został zabity prezydent. I tyle. I teraz to, co w głównej mierze mam zamiar zrobić, to po pierwsze przejść tak cztery fokusy, no takie ważne na samym początku, czyli te dwa plus to plus jeszcze to. Tak, to jeszcze. I czekajcie, to? Nie. Te dwa to muszę tak. Te dwa, to i te dwa by się przydało. Ostwór. Ale tutaj mam już pierwszą ważne wydarzenie, ponieważ ma dwie opcje. To jest wydarzenie związane z tym, jak będziemy działać. Tutaj chodzi o to, że my możemy sobie wybrać, którą z nich wybierzemy i wtedy dostaniemy jakiś tam event. Ja sobie już grałem na tym, więc jestem przyzwyczajony do tego. I główną naszym zadaniem będzie po prostu siedzieć w decyzjach. Dosłownie będziecie mnie widzieć kilka odcinków siedzącego na decyzjach. I tak, pierwsze co? Oczywiście więcej tutaj idzie. Do DKP też się przyda. I do tych Far Rights. Się zastanawiam, czy Far Rights jest. Do centrum. Centrum później też będzie nam potrzebne. I obecnie, no mamy te wszystkie partie w Bundestagu, czy Reichstag, nie, to jest Reichstag, Reichstagu. I chodzi o to, że po pewnym czasie będziemy chcieli zdobyć oto drzewko. To drzewko wydaje mi się, że jest najprostsze. I żeby go zdobyć, no musimy utrzymać tego gabinet tego gościa. Co może być nieco trudne, ale sami zobaczycie. Teraz jedyne co, to sobie... Tak, political power, będziemy mieć go zawsze za mało, przez pewien czas. Ale tutaj sobie na razie wyłączam to i ciągniemy, co możemy. Tutaj, o, właśnie, bo włączyłem sobie news event. W tych modach news event jest jeden z najbardziej denerwujących, więc nie dziwcie się, że ja włączyłem. To jest ala coś takiego, jakbym sobie po prostu co chwila dostawał spam. To jest na takim samym poziomie tego. Oczywiście, jak sami wiecie, Kaiserreich jest o tym, że jesteśmy Imperium Niemieckim i jesteśmy potężni, ale już nie za bardzo, ponieważ rozpoczął się kryzys. Tak, tutaj dostaliśmy event o kryzysie, ale nie mam go włączonego. Naprawdę, mogę na chwilę włączyć news event, zobaczycie o co mi chodzi. Okej, okay, jakiś gościu ma. Okej. Okay. Tutaj jest kolejna ważna sprawa, bo tutaj możemy sobie wybrać, że centrum tak naprawdę dostanie tutaj czterech, albo że ci stracą pięciu. Realnie to ja wolę, żeby centrum dostało, bo później ono będzie dzieliło się na frakcje. Okej. Okay. Bank centralny nam upadł. Bardzo niemiło. Okej, okay. Amerykanie się zgodzili. Robimy kolejne. Chodzi o to, żeby podczas wojny domowej było wszystko okej. Okay. Tutaj mamy kryzys.
że jak sami widzicie, jest trochę słabo. Bo teraz to nam bardzo uderza. I tak. Tutaj mamy kolejne. Czy on pójdzie w koalicję, czy nie? Z mojego doświadczenia wiem, że polityk RPG oczywiście nie jest jakieś nam mega potrzebne, ale ta koalicja to chyba nie jest z nami. To nie jest nasz kabinet. Więc tak naprawdę nas to nie obchodzi zbytnio. Okej, okay, jakieś protesty. Okej. Okay. A, to jest jeden z tak. Będziemy mieć dużo eventów typu zainwestuj w coś. No i zazwyczaj robię coś takiego, że inwestuję, bo i tak wiem, że nie ma zbytnio sensu, żebym coś innego robił. Okej. Okay. Tutaj widzę, że japońskie jednostki weszły. Też muszę pamiętać oczywiście, żeby tutaj wszystko robić te rzeczy, bo one się nam bardzo przydadzą. O, jak już to mamy, idziemy tu. I będziemy mogli jeszcze zrobić jeden cel narodowy, zanim się wszystko usunie. Jak sami widzicie, ja tutaj przyklikuję to wszystko, ja to nawet mnie nie obchodzi. Dlatego też wyłączam to. Mówiłem, to nie powinno nas obchodzić. Okay. Nie, tutaj idziemy, bo później będziemy mogli po prostu sobie zrekrutować z tych partii właśnie deputowanych. Tutaj, realnie to chyba nie ma zbytnio znaczenia, szczerze powiem. Albo może ta prawa strona centrum będzie. Okej, okay, co tutaj jest? DKP czy Far Rights? To. Dlatego, że jest nam potrzebne. Okej, okay, więc tak. Poleciały karabiny do tego. Jeszcze nie. Jak mówiłem, robimy to. Dlatego, że. Dlaczego nie? I. Brazylia. Wow. Dobra, Brazylię wysyłamy. Jak mówiłem, to na tym polega. O, i zaczyna się nasza wielka gra karciana. I powiecie sobie, co to jest? Co to jest za fajna gra? To nie jest fajna gra. Bo to polega na tym. Jest 50%, klikamy. Nie mamy nic więcej niż 50%, bierzemy nową kartę. Dajcie mi chwilę. Dobra, nie ma. Nie ma tego, mamy kartę reformy, dajemy kartę reformy, możemy mieć kartę reformy, dajemy, że dodaje się punkty, nie mamy wystarczająco punktów, dodajemy coś, co da nam mało punktów, mamy już wystarczająco, wygrywamy rundę, przez co nam się zmniejsza czarny poniedziałek, wyłączamy i tak będzie przez większość czasu. Więc to jest ten problem i teraz się zaczyna nam. To jeszcze nie jest jakiś minusowy. To nie jest jakiś jeszcze minus. Tutaj się po prostu nam zrobiło to. Ale musimy najpierw dokończyć ten cel narodowy. Jak już dokończymy. Tak. To poczekamy jeszcze chwilę. Ponieważ chcemy sobie nabić jak najwięcej dni dodatkowych. I jak nabijemy sobie najwięcej dni dodatkowych, to nam się tu blokuje i zaczyna nam się wielka gra. Większość tego drzewka nie zrobimy od razu, ponieważ nie da się. Więc pierwsze co, idziemy w politykę. Wow, ale to już dziwnie zbrzmiało. A jak mówiłem, zaczyna się znowu wielka gra. Nie ma 50%, bierzemy dwie karty. Dodajemy kolejną kartę. Nie ma 50%? Zmieniamy rodzaj kryzysu. Jest 50%? Nice. Teraz co nam brakuje? Stagnacja. Dodajemy małą liczbę do stagnacji. O, tutaj na przykład. I wygrywamy rundę. I na tym polega. I nie możemy przekroczyć po prostu 200% PKB. No. Wiem, to jest naprawdę najbardziej rozwinięty mod na świecie. I w ogóle. I teraz jest tutaj pytanie. Zazwyczaj biorę sobie to, bo zawsze warto sobie wziąć to jeden. I chodzi o to, że mamy kolejną, nową mechanikę, polegającą na tym, że możemy zablokować koalicję. Wybierzemy jakieś koalicje, to możemy zablokować. Jak najlepiej to robić? Po pierwsze, LVP i Centrum
Osuwamy. Nie obchodzi nas. Bierzemy DKP. W sumie na tym początkowym. Nie pamiętam, czy to początkowy. Bo później oni i tak dostaną event z tym. Więc DKP nie opłaca się. Ale później, gdy to mamy. Nie bierzemy tego Gwelp, bo on nie ma nic. Po prostu go zniszczyliśmy. Bierzemy Minor Liberal, Minority. I wygląda na to, że jeszcze Agrarian. I to nam wystarczy. Nie, tak na razie to tutaj nic się nie dzieje ciekawego. Tutaj zawsze lubię go wziąć jako ministra. Nie wiem, co to dokładnie znaczy, ale lubię go brać. I tak, kolejne. Z Grecją. Grecji nie możemy nałożyć sankcji. Dlatego, że później nie będziemy mogli ich dodać do własnej frakcji. Normalnie to bym wziął. Ale okej. Okay. Dobra. W takim razie zaczynamy tutaj kolejną politykę. Tak, zawsze lubię tutaj wydawać dużo tych political power, bo i tak nie ma jakoś większego znaczenia. Okej, okay. Tutaj się coś wydarzyło, tutaj. Dwie karty możemy już od razu wziąć. Tak naprawdę ta karta reformy, ona nie będzie nam potrzebna, bo przez większość czasu nie będziemy z niej korzystać. Złe patrzyłem. Ok, 50%. Zmieniamy rodzaj kryzysu. I musimy w międzyczasie zrobić jeden cel narodowy, który po prostu jest nam potrzebny, bo my przekroczymy to 200, tak robiąc. Więc musimy zrobić jeden cel narodowy i uzbierać sobie political power. Więc na razie sobie wszystko, co wykorzystuje political power, włączam. Na razie nie wiem. Ja zbytnio się nie... Nie, od razu mówię, nie będę zajmować tym. Zawsze jest dobrze wziąć jak najwięcej stabilności. Ponieważ stabilność w tej grze jest taka. Masz mało. Później masz dużo. Później znowu masz mało. Więc zawsze trzeba tutaj uważać na to, jak tutaj się robi. Okej, okay, tutaj się zrobiło. W tej rundzie nie będziemy już brać DKP, bo jak mówiłem, DKP ono dosłownie nie ma znaczenia. Tutaj już wybrali sobie, więc jedyne co, to ja bym sobie centrum chronił, ponieważ centrum nie będzie. I tak, tutaj idziemy na lewo, to zablokuje tych po prawo właśnie ruchy, więc nie, więc będzie taki trochę dla nas chwila przerwy. Tutaj centrum ma kryzys z tym, co oznacza, że nieważne, kogo zablokujemy, oni mogą dołączyć, więc w sumie co, że wybraliśmy centrum, ale za chwilę zablokujemy tych prawicowych, więc oni nie będą mogli nic zrobić. Okej, okay, co tutaj jest? Tutaj mówię, to jest po prostu symulator ciągle robienia tego samego. Trochę się zmienia, kiedy dodasz nową kartę, bo wtedy nie masz tych samych kart co rundę. Okej, okay, zmienił kryzys. Tutaj brakuje nam powyżej 1200, czyli to musimy wziąć. Okej. Okay. To jest bardzo fajne, dlatego że dosłownie najprostszy mechanizm, żeby usunąć ten kryzys i tyle. No, nie ma prostszego. Czy coś jeszcze tutaj możemy zrobić w takim razie? A możemy to robić. Ja zawsze lubię to robić, bo i tak no, tutaj mało co tak naprawdę dla mnie to robi, więc trochę słabo. O, i tutaj jest pierwsza rzecz, którą zrobimy, czyli odblokujemy własny blok partii politycznych, więc to jest właśnie ciekawe. O, jak mówiłem, DKP dołącza do nich, więc nic nie mogłem zrobić. Tutaj nigdy mi się nie udaje, więc... Więc nawet nie ma co się tutaj za bardzo ekscytować tym. Okej, okay, co my możemy tutaj zrobić? No tak, Agrarian, Minority Block, Minor i LFP. Mamy dosyć dużo political power. Ciekawe. Jest coś nowego. Okej.
Okej, okay, i tutaj jest kolejna mechanika, którą zrozumiałem dopiero po czwartym razie, gdy zagrałem. Chodzi o to, że tutaj mamy kryzys. Jeżeli go się pozbędziemy, to wtedy będzie źle. Ale jeżeli on będzie za duży, też będzie źle. Więc musimy go utrzymywać w szachu. I ja to zazwyczaj robię, że trzymam zawsze poniżej 50. Bo zawsze mogą być jakieś eventy, które nam wszystko to usuną. Okej, okay, coś tutaj się... World Tension jest. Okej, okay, dostaliśmy własny blok. I teraz co robimy, to oczywiście idziemy dalej, tutaj w centrum. Tutaj coś kolejne, jakiś event taki pojedynczy. I mówię, tutaj zawsze będziemy robić z tym to samo, więc to naprawdę nie jest jakieś mega wyjątkowe. Tak, poprosimy Argentynę, żeby coś tam nam zrobiła. I tak. Wybraliśmy już 50? Tak, wybraliśmy, więc zmieńmy rodzaj kryzysu. I ile nam brakuje? 1400 zapewne będę musiał wziąć. Okej, okay, jest wyjątkowo tyle. Jakby co dni coraz dłuższe będą. Więc to jest akurat fajne. Okej, okay, zgódźmy się na to. I jest teraz pytanie. Co mamy robić? Bo ewidentnie mamy dużo manpowera. Okej, okay, jak mówiłem, tutaj czasami będą właśnie te rzeczy, że się pojawiały, a my nie chcemy ich bardzo robić. Okej, okay, minor liberty. No realnie to jest coś takiego, że nie musimy zbytnio tutaj robić, bo tutaj na przykład jest, że... tutaj chodzi o to, że... centrum po prostu się wyłamuje i o, masz los, ale oni mają blisko, ale chyba się nie uda im, chyba że LFP Ride uda im się zrobić. Ile to jest? 21 dni, a tutaj mamy, dobra, nie, bo my wyczyścimy Ride, który jest dosłownie największy, a później okay. I to jest fajny event. Tutaj dosłownie możemy sobie zobaczyć, czy nam wystarczy, czy nie. No, realnie możemy sobie zmniejszyć, ale po co? Zwiększmy sobie kryzys, zwiększmy sobie oto. I... wow. Wow, duży mamy. I teraz to, co bym chciał, bym zobaczył, jakie decyzje mamy. Dobra, mamy tutaj. Jest kooperacja z biznesem, jak zwykle. Dalej dajemy sobie super kartę 50%. Zmieniamy rodzaj kryzysu, super karta 50%. Musimy mieć 1225. Wow, to nadal jest. Nie jest aż tak źle. Dobra. I po tym chyba już nie musimy robić tamtego gościa. Chociaż nie, tutaj. Tutaj sobie jeszcze zrobimy. Bo chodzi o to, żebyśmy jeszcze... jak będziemy mieć tutaj jakąś szansę, tutaj będzie już przy 200, to musimy wtedy zmienić i zrobić tamten cel narodowy. Okej. Okay. Zawsze lubię go wysyłać do nadrenii, bo powiem szczerze... jak na razie go nie zabili tam ani razu, więc jest okej. Okay. Okay, mamy oczywiście ten Modify Government. Na razie go nie biorę. Przyda się później Political Power. No i oczywiście się wkurzyli na to, że przyjechał. Więc włączam zawsze sobie ten event. Bo to chodzi o to, że wtedy mogę sobie to Redust zrobić. Za darmo. Bum. No i jest na razie fajnie. Tutaj jakieś święto związane z naszym cesarzem. I tak, teraz co powinniśmy robić... to blokować po pierwsze centrum prawe i resztę tych partii takich, wiecie. Bo już oni, im się nie uda żadnej ze stron zrobić większości. Więc nasz rząd, nasz gabinet po prostu nie będzie już mieć nikogo przeciwko sobie. Co tutaj
trzeba dać. Bym dał sobie jakieś badania, może takie odkrywcze. Na przykład o to. Jakby co sobie przed nagrywkami, tak z 10 minut ustawiałem wszystkie Mio i w ogóle takie kolejki tam, więc na nagrywkach nie powinno się to pojawić. Ok, dwie karty, 50%. Ok, tutaj widać, że są wkurzeni na nas. Kto by nie był, był wkurzony na Niemca. I teraz, tutaj to już się zaczyna nam z górki, nie powiem. Na szczęście, jak sami widzicie, tutaj tak usuwam te minusy, że już niedługo w ogóle nie będziemy mieć ich. No, zostanie nam tylko ten do... Jak to się nazywa? Czy nam się opłaca to? Sobie się opłaca. Dostaniemy więcej poparcia dla naszego. Ale już się powoli zbliża, więc potem będziemy musieli i tak zrobić ten event na... cel narodowy, na to co mówiłem. Okej, tutaj protesty są. Ale nie protesty, można te łatwo łatwo je pokonać, więc... więc nie ma problemu. Mamy już tyle political power, wow. Okej, więc tak, po pierwsze, jak mówiłem, robimy to, potrzebujemy to. Nigdy nie wiem, o co chodzi w tym. Wiem, że jestem tą złą osobą, która nie czyta eventów, ale... Ale już tak będzie. Czekajcie, czy my zrobiliśmy... Tak, zrobiliśmy tamto, co oznacza, że możemy wyblokować te dwie partie. I realnie... Realnie już nikt nie może zrobić rządu. Ponieważ jak blokujemy te dwie partie, to prawica kompletnie nie potrafi zrobić rządu. Nie ma większości. Dwie karty. Kolejna karta. Money. I jak mówią, zawsze trzeba czyta. Ok. Jest. Nice. Nasza inwestycja w uratowanie tamtej spółki powiodła się. To się nazywa protekcjonizm państwowy. I im bardziej człowiek jest starszy, tym bardziej widzi, że to ma sens. Okej. Tutaj protesty oczywiście. Wszyscy lubimy narzekać, ale oni lubią narzekać najbardziej. I tak, czołgi tutaj nie. Tutaj też jesteśmy na czym. Tutaj się nie opłaca samolotów, bo Kaiser się tutaj strasznie wszystko pogmatwał. I już się nie opłaca robić samolotów przed czasem. Więc nawet nie będę robić samolotów. Okej. Mamy to zrobione. To się nam wszystko przerzuci oprócz tego. Możemy dać w sumie to. Albo możemy zacząć tutaj to robić i wtedy dostaniemy jakieś bonusy, na przykład do infrastruktury, której nie robimy. Ale ja sobie zrobię o ten, jak ten, póki oni jeszcze istnieją. A w międzyczasie oczywiście zablokujemy tutaj te dwie partie i dostaliśmy o to. To jest znakomite, bo wtedy usuwamy sobie dług i bum, usunęliśmy sobie mega dużo długu. Jeszcze sobie to włączymy, jeżeli możemy. Tego się nie opłaca nam włączać. No i co? Na razie możemy sobie poszukać, czy mamy coś jeszcze. Na razie nie chcę tego robić, bo wiem, że możemy z tego zejść. Więc sobie tylko dam tyle political power, ile mogę. Ale jesteśmy już zabezpieczeni, szczerze powiem. Nie ma już problemu żadnego, że coś nam się wygnie spod kontroli. Tutaj oczywiście nadal są te protesty, ale możemy je bardzo szybko naprawić poprzez zrobienie jednego celu narodowego, ale się nam udało. The Enabling Act przeszedł i gościu został przy władzy, co oznacza, że mamy reżim
czerwonego generała. Tak. I warto go zacząć robić od razu, ale najpierw, jak mówię, okej, tutaj się zazrzymy. Więc tak, ja nigdy nie wiem, co znaczy to po angielsku. Ale chodzi o to, że to nie jest seks, po pierwsze, tylko rice execution. Chodzi o to, że chcemy zrobić jeden po prostu ten konstytucję. Ale wystarczy, że wyślemy tutaj dywizję i nie ma żadnego problemu. Więc tak, jak już tutaj mamy, to może sobie wybierzemy jakiegoś gościa, który nam da... O, ten mobile byłby dobry. I Turkestan. Okej, wszystkie się zgadzają, to jest dla nas dobrze, bo to fajnie widzisz, że pomagamy światu być lepszymi ludźmi. Ale w międzyczasie patrzymy sobie, który jest czas. Tak, jesteśmy już w pierwszym odcinku, a tutaj się nam udało już wszystko załatwić i w ogóle kryzys polityczny przeszedł. Tutaj ten kryzys, jeżeli chodzi o to, to nawet, o, zobaczcie, rur minus 10 daje, bo to już prawie jesteśmy na samym końcu kryzysu. Więc, szczerze powiem, no, kilkadziesiąt razy przegranie w tą grę już trochę utwardza człowiek. I wie człowiek, co trzeba robić. Więc... myślę, że w tym odcinku to na tyle. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Był z wami Travel w Hardzone 4 na modyfikacji Kezraś. Jako Niemcy. No to cześć.